kim ja muszę pracować. Drodzy Państwo, jest piątek, ale wjedziemy mocniutko w ten piąteczek dzisiaj, to ja to czuję. Piątek jest dla mnie ideą, która nie umiera, nie umarła i nigdy nie umrze. Jak żyję, tak zawsze będę się cieszył na piątek, będę się cieszył na nadchodzący weekend. W domu trudno, to też jest piątek. To nie jest tak, że nie ma piątku, jak jesteśmy w domu. Też się liczy, to jest weekend, to wszystko się zaczyna teraz o 18:00. To jest moment magicznego przejścia z tygodnia w weekend. Piątek jest istotny, piątek jest nasz, tak bardzo jak my tego chcemy. Pamiętajcie. A ty co sądzisz? Piątek jak piątek, nie? To jest ostatni dzień roboczy w tygodniu. Ale 18:00 to już nie jest dzień roboczy. No to jest taki dzień przed poniedziałkiem, tam jest sobota i niedziela jeszcze w środku i można sobie odpocząć, pomyśleć. Weekend jest tym, czym chcemy, żeby był dla nas weekend. Dlatego ten piątek jest takim wepchnięciem w tą ciepłą maź, w ten glut weekendu i ten glut nas będzie tak otaczał, taki cieplutki i taki kleisty i przejdziemy przez ten glut i znowu wypadniemy na beton poniedziałku. Karol, tak, Włodek? Czy masz kota? Nie. To całe szczęście. A czemu pytasz? Bo Anka napisała, witam chłopaki, zgodnie z definicją Włodka... Witamy dziewczyno. Tak. Zgodnie z definicją Włodka na temat artykułów, myślę, że ten się idealnie w nią wpisuje. Że musi być lekko taki śmieszny, trochę nie wiadomo, czy to żart, czy to na serio. Można by pomyśleć, że to fake news, a jednak nie. Jeśli wam się spodoba, może zrobicie z tego odcinek, przesyłam linki. Owszem, Aniu, bardzo dobra intuicja. Sprawdziliśmy to i zrobimy z tego odcinek. Drodzy Państwo, owszem. Przenosimy się na stronę bielsko.info. Ale stary, ja to sobie wszedłem i mają naprawdę bardzo przyzwoicie prowadzony Instagram, jak na Instagram miasta. A zobaczmy jakieś materiały z YouTube bielsko.info. Kolej dużych durów prędkości także dla Bielska Białej. Będą mieli szybką kolej, Karol. Czy ty widzisz zdjęcie w tle? Że jakieś nad morzem? Właśnie jak kojarzy mi się Bielsko Biała, jego usytuowanie geograficzne, to ani nad Martwym, ani nad Bałtykiem, nad Śródziemnym też nie. Może to jakieś jeziorko jest? No. No, mi to raczej śmierdzi jakąś ściemą i taką agitacją, że niby Bielsko-Biała to takie dobre miasto na wakacje. Zemsta sierściucha. Kot zatrzasnął lokatorów na balkonie. Wszyscy doskonale wiedzą, że koty potrafią być złośliwe. Ja nie wiem, właśnie ciekawe zaczynać artykuł od wszyscy doskonale wiedzą, że koty potrafią być złośliwe. Powinno się powiedzieć, że wszyscy doskonale wiedzą, że większość żywych istot, które mają rozwinięty mózg, potrafi być złośliwa. Przenosimy się do naszego studia sztucznej inteligencji w Bostonie, gdzie nasi eksperci z Boston Dynamics przygotowali transkrypcję. Bardzo proszę. Wszyscy doskonale wiedzą, że koty potrafią być złośliwe. Przekonało się o tym dwóch mężczyzn, których kot zatrzasnął na balkonie budynku wielorodzinnego przy ulicy Mieszka i w Bielsku Białej. Mam pytanie techniczne. Jeżeli nasz sympatyczny lektor przeczytał Mieszka i, to znaczy, że ktoś w tekście użył znaku i, a nie jeden. No bo, w sensie ja nie wiem, jak, w jaki sposób jest szyfrowane, jak jest szyfrowany tekst. Czy znaczek i będzie tym samym, co znaczek jeden? Oczywiście, jak najbardziej. Panowie wyszli się przewietrzyć na balkon i przymknęli za sobą drzwi balkonowe. Zdarza się każdemu wyjść na balkon i przymknąć za sobą drzwi balkonowe, to normalne. Nawet powiedziałbym, że to jest odpowiedzialne. Zgadzam się. Ich czworonożny, futrzany przyjaciel postanowił spłatać im figla. Wskoczył na parapet i oparł się łapami o klamkę. Balkon został zamknięty od środka, a wewnątrz nie było nikogo więcej. Był wprawdzie kot, ale nie chciał otworzyć. Mocniutko! Mieszkanie było usytuowane na pierwszym piętrze. No to ja przecież wchodziłem na pierwsze piętro do mojego mieszkania w Krakowie po pijaku. Nieważne. Nie można zeskoczyć z pierwszego piętra, Karol? No ale popatrz, masz tego strażaka, to stoi na ziemi, nie? To jest tu jeszcze dwie jego wysokości. Nie jest to wysoko. No bierzesz ten, przechodzisz na drugą stronę barierki, zawieszasz się na rękach, zwisasz i wtedy się puszczasz, no to wtedy to już w ogóle nie jest wysoko. Poczekaj, przecież po to jest straż i ochotnicza i straż zawodowa, żeby w takich sytuacjach pomagać. No wiesz, to jest tak samo jak strażacy ściągają kotka z drzewa. Ja nie neguję pomagania sobie, pomaganie jest super i pomaganie jest trendy, jak śpiewał Krzysztof Ibisz. O tak, dobra piosenka. Pomaganie jest trendy.
szybciej by było po prostu samemu dla siebie zejść, żebyś po prostu był szybciej. No ale, no ale może nie mogli, nie? No może, no może się po prostu bali, no że może, sobie coś zrobią. Może no. To były starsze osoby. No właśnie. Komentarze, Karol. Bardzo lubię koty i stwierdzam, że są złośliwe oraz pamiętliwe. I to kapsem. Pseudoznawców kotów proszę o wyjście na balkon. Kot nie jest złośliwy, nie zrobił tego specjalnie. Jakbym ja miał strzelać, to bym powiedział, że koty potrafią być złośliwe tak samo, jak potrafią być złośliwe psy, potrafią być złośliwe małpy, ponieważ to są zwierzęta, które mają mózg. Chodzi o to, żeby nie sprowadzać też sytuacji całej do tego, czy kot to zrobił specjalnie, czy niespecjalnie, no bo w gruncie rzeczy nigdy się o tym nie dowiemy. Jakbym miał strzelać, powiedziałbym, że zrobił to niespecjalnie, że się oparł o klamkę, bo koty chodzą po rzeczach, ale nie powiedziałbym, że zrobił to złośliwie. Czyli kot nie może być złośliwy. Może być. Ale w tym przypadku nie był. Trochę mi się nie mieści w głowie, że kot załapałby cały koncept tego, że jak on teraz zamknie drzwi od środka, to oni nie wejdą i będą w kłopotach. No to jest IQ milion kot. W ogóle to jest jakiś kot, który powinien go wziąć na badania do Mensy i tak wiesz, ej, mordo, mamy koronawirusa, potrzebujemy odpowiedzi teraz. To przecież moja Nina robi takie rzeczy, że robi takie właśnie głupotki. Że ale twoja Nina ma już 3 latka. IQ się nie zmienia od wieku, w którym jest teraz Nina, do późniejszego, czy się zmienia, jak to jest? Nie wiem. Czyli jak czegoś nie wiesz, nie chcesz się wypowiadać na ten temat? Mogę, jak coś to mogę powiedzieć. No tak oczywiście, że IQ się konstytuuje około 8 roku życia, już do końca zostaje na tym samym poziomie. No bardzo zbliżonym w każdym razie. Mierzyłeś IQ kiedyś? Nie. Bo się boisz? Pewnie z jednej strony trochę tak. Serio? Bo żartowałem. No mi się wydaje, że jak za młodu robiłem kiedyś i mi tam wyszło chyba 124, ale nie wiem na ile ja to dobrze pamiętam, a na ile mi się wydaje, że to robiłem i że taki wynik był, ale wydaje mi się, że taki wynik był. Ty stary, wiesz co ja widziałem na fejsie ostatnio? Jeden z moich znajomych wrzucił, tylko nie wiem na ile to jest potwierdzone info. Jak ja nienawidzę Facebooka. Po co Karol ten wulgaryzm i nerwy? Hołownia ma iloraz inteligencji 152, czyli niewiele mniej niż Einstein i Gates. Ale mi się też wydaje, że... Nie mówię, że tak jest, ale może tak być, że jak ktoś ma wysokie IQ, to niekoniecznie znaczy, że jest dobrym kandydatem. Bo równie dobrze może być psychopatą. Nie mówię, że tak jest w przypadku kogokolwiek. Psychopatą o wysokim IQ. Oczywiście nie chciałbym mieć kogoś na bardzo odpowiedzialnym stanowisku z IQ 70-80, bo to by mu przeszkadzało w wykonywaniu zadań, które są potrzebne do wykonania. Ale jednak nie wiem, czy jest koniecznie potrzebne, żeby ktoś miał, wiesz, IQ bardzo, bardzo wysokie, bo nie wiem, czy to w czymś pomaga. To tak samo istotne jest dla mnie umiejętność otaczania się dobrymi ludźmi, którzy mają wysokie IQ i potrafić ich słuchać, niż jedna wybitna jednostka, która poprowadzi cały naród, bo ma wysokie IQ. Bardzo słusznie o tym mówisz, a poza tym mam do ciebie pytanie. Która z polskich gwiazd, scen i estrad o pseudonimie zaczynającym się na literę D ma IQ 156? No to jest stare. No ale właśnie to w komentarzu było przypomniane. No to cała Polska to wie, jaka to... Ale czy to jest prawdziwy ten? Ponoć tak. No, ponoć tak, że no to jest srogo. Potwierdzone przez Mensę. To Dorota na prezydenta, Doda, lecisz. I jeszcze ona ma przecież ksywę Doda Queen. To by pasowało. Jest coś fajnego w tym, co w polskiej edukacji robi stowarzyszenie, chyba to jest, Zwolnieni z Teorii. I że jakby ta misja, która jest w ramach właśnie corocznego plebiscytu Zwolnieni z Teorii, jest bardzo fajna, bo to jest odejście od indywidualizmu w nauczaniu i w robieniu rzeczy i próba przekręcenia wajchy w stronę pracy wspólnej w jakichś zespołach. I to jest tak bardzo dobry pomysł. To nie jest rozwiązanie znowu też wszystkich problemów, ale jak ja bym chciał się więcej uczyć pracy zespołowej od podstawów. Tylko tak dobrze, nie że teraz siadamy w kółku, zawsze jest jedna dziewczyna, co robi wszystkie zadania. Ja siedziałem, wiesz, jadłem chipsy za złotówkę z paczki i też miałem czwórkę, nie? No to nie o to chodzi, nie? Tylko chodziło o to, wiesz, zrozumieć, że a, Karol, ty się nadajesz tu, a się nie nadajesz tam. To by mi tyle rzeczy pomogło. Nie, jestem indywidualistą, YouTube'a muszę robić, czajcie. A ty, Włod? No wiesz, ja mam... Podobnie jak ty, pewnie. Mam tak samo. Znaczy, ja się nauczyłem w ogóle, że jest coś takiego, jak praca zespołowa, że jest taka w ogóle dziedzina w życiu. U nas jest tak, akurat w zespole, że my jesteśmy właściwie takim zbiorem indywidualnych ekspertów, że tak powiem, że każdy ma swoją działkę, za którą jest odpowiedzialny, wie, że może polegać na innej osobie, ale jednak do pracy nad czymś może robić to sam. Kiedy mówimy o pracy w firmie, tak, o pracy w zespole, o pracy nad projektem, o pracy nad stroną internetową, nad zrobieniem, wymyśleniem czegoś, no to, no co? Śmieję się tylko z tego, że dla przypomnienia, naszym tematem dzisiaj jest kot, który zamknął ludzi na balkonie.
Nice! Fakt, totalnie. Myślałem, że to było miesiąc temu o tym kocie. Jakbyś mi nie powiedział, że dziś był odcinek o kocie, to byśmy skończyli nagrywać i byłbym przekonany, że dzisiaj tematem było coś związanego z IQ. Chyba niedużo nam trzeba, Karol, żeby skakać po tematach. No, ale to jest, uważam to za plus. Ja uważam to za przejaw wysokiej inteligencji. My razem to mamy dużo, nie? Ja myślę, mamy więcej niż Hołownia. Ja myślę, że nasze łączne IQ, Karol, to jest ponad 200. Dobra, Karol, idę się bawić z inną serią, nie mogę gadać dłużej. No, i widzicie, jak rozpocząłem dzisiejszy odcinek, że piątek jest dla każdego z nas. Tak samo jak weekend tym, czym chcemy, żeby był. Włodeczek będzie się bawił ze swoimi dziećmi. Ja... No nie mogę wam powiedzieć. Mam szybko iść? Włod, zanim co? Szybko pójdziesz, to pamiętaj, żebyś był już do końca. Ja pamiętam, niech oni pamiętają. Lekko... Stronniczy.